Witam Was serdecznie w dosyć nietypowym odcinku. Otóż dzisiaj zagłębimy się w tematy podróży kosmicznej oraz pracy w NASA. Znajdujemy się w tym momencie w Pasadinie w Kalifornii i mam dzisiaj przyjemność rozmawiać z Arturem Chmielewskim. Witam Cię, Arturze. Na początek, jak mam Cię przedstawić? Jakie jest Twoje stanowisko w NASA albo w JPL? No możesz mnie przedstawić, czy to prawda, że Ty ostatnio napisałeś pracę naukową w astrofizyce i ona dostanie za 7 lat Nagrodę Nobla? Więc jeżeli to prawda, to jestem Twoim kumplem. Okej. Okay. To jakie jest Pana stanowisko w NASA? No ja w tej chwili... planuję nowe misje kosmiczne. Pracuję w centrum, które się nazywa Jet Propulsion Laboratory. To jest w Pasadenie w Kalifornii. Tak. I my zajmujemy się misjami bezzałogowymi. Tak? Houston robi wszystkie misje, gdzie są astronauci. My robimy roboty, tak? Które tam latają. I znają nas może z tego... ten łaziki na Marsie, prawda? Jeden łazik niedługo wyląduje 18 lutego, ale ja się zajmuję misjami, które będą za 5, 10, 15, 30 lat. Rozumiem. Czyli JPL i wszystko, co jest bazowane tutaj w Kalifornii, wygląda na to, że zajmuje się tymi bezzałogowymi misjami, tak? Tak jest. A Floryda i Houston... Czasami było tak, że na przykład jak wystrzeliwaliśmy statki z promu kosmicznego, no to ten statek wchodził do promu, prawda? No i prom wystrzeliwany był i teraz go trzeba było wystrzelić z promu, tak? Najpierw na orbicie ziemskiej, a potem tam gdziekolwiek on leciał, na Jowisza czy Saturna. Wtedy ja musiałem pracować z astronautami, trenować ich, co by się działo, gdyby ten coś nie odpaliło, czy się zepsuło, czy musieliby pójść na tak zwany spacewalk, prawda? Tak. Także pracowałem z astronautami tylko w ten sposób. Rozumiem. Okej, zanim ruszymy ze wszystkimi pytaniami tak kompletnie, to chciałbym bardzo podziękować mojemu patronowi Michałowi Zbrozińskiemu, bo to właśnie z jego inicjatywy powstaje ten wywiad i to on zapoznał mnie właśnie z panem Arturem, tak? Okej. Cześć Michał. Tak, pozdrawiamy Michała. A więc... Mam nadzieję, że ciągle grasz w tenisa, jesteś coraz lepszy. Oj tak. Prędzej czy później doszlibyśmy do tego tematu, więc możemy równie dobrze od niego zacząć. Więc zapytam, co łączy pana z babcim Chmielem, twórcą Tytusa, Romka i Atomka? No, ja wiem, może kilka milionów genów, prawda, mnie łączy. Więc babcio Chmiel oczywiście jest moim ojcem. Hej, chciałem tylko wtrącić kilka słów. Otóż ten wywiad nagrywany był 10 stycznia, a niecałe dwa tygodnie później niestety wszyscy dowiedzieliśmy się o odejściu Henryka Chmielewskiego, więc chciałem tylko dodać, że podobnie jak tysiące innych dzieci w Polsce, ja również czytałem Tytusa, Romka i Atomka i pamiętam, jak byłem mały, kilka z tych komiksów zawsze leżało na moim stoliku nocnym przy moim łóżku i niejednokrotnie po nie sięgałem i do nich wracałem. Także jest mi niezwykle miło, że miałem okazję porozmawiać z panem Arturem o babciu Chmielu jeszcze kiedy był on z nami. I co mnie jeszcze łączy? Łączy mnie to, że może dzięki mnie powstał Tytus. Naprawdę? Dlatego, że no, tata musiał płacić, mieć pieniądze na pieluchy, prawda? Dla tego małego bobasa, który się urodził. I także Tytus zaczął się w roku mojego urodzenia. Wow, super. Jak syn znanego artysty zostaje naukowcem? Jak to się stało, jak wyglądała ścieżka pana kariery i jak doszedł pan do kariery w NASA? No wiesz, to była normalna rzecz, prawda? Jeżeli ojciec i matka ci mówią, musisz się uczyć matematyki i musisz programować ten komputer i słuchaj, i idziesz na Politechnikę, to co robią wszyscy tacy ludzie? Idą na muzykę, idą zakładają punk band, wiesz, hip hop, grupę taneczną, prawda? No to u mnie było odwrotnie. Więc to tata mi mówił, no syneczku, zapisałem cię na rzeźbę w Pałacu Kultury, będziesz chodził, a potem jak już tam jesteś, no to będziesz miał malarstwo, prawda? No i byłem w związku z tym popychany w tym kierunku ciągle tym artystycznym, w związku z tym ja się chciałem uczyć fizyki i matematyki. No tak, super. Ja zresztą bardzo dobrze to rozumiem, bo moi rodzice są oboje pracują w polu medycznym, a ja zdecydowałem, że idę kompletnie w inną stronę. No właśnie, poszedłem będziesz film. Doktorem. No właśnie, całe życie myślałem. To jest tylko jedyny zawód, który możesz robić. Nic innego na świecie. Dokładnie. Nie. Okej, a więc dużo osób mnie pytało generalnie, jak wygląda ta ścieżka, żeby dojść do NASA, więc jak to wyglądało w pana przypadku, jakie studia pan skończył i jak zdecydował pan się przeprowadzić do Stanów?
No więc tak, idziesz do lasu o północy, spotykasz kosmitę, tak? I potem już wszystko potem jest łatwiejsze. Aha. Są też inne ścieżki. No wiesz, ja przyjechałem po średniej szkole, po liceum do USA, poszedłem na uniwersytet tutaj, studiowałem najpierw fizykę, potem mechanikę, potem zawsze chciałem pracować w NASA, no więc tutaj po skończeniu szkoły przyjeżdżałem na tak zwane interview, czyli tam wywiady o pracę. Ja nie wiem, jak to jest w Polsce, mam nadzieję, że jest tak samo, ale jak się kończy uniwersytet, prawda, to jest taka gałąź z uniwersytetu, która ci zamawia te wszystkie wywiady o pracę. Oni mówisz im, czym jesteś zainteresowany, oni tam mają. Więc ja byłem, mechanikę skończyłem, więc oni mnie zrobili 11 wywiadów o pracę. Tak? Pracowałem, wiesz, miałem, i to są półgodzinne takie rozmowy o pracę. Przychodzi się do takich pokoików, tam ci reprezentanci z tych firm przychodzą, no i się rozmawia, jak są zainteresowani tobą, no to potem jedziesz do nich, do jakiegoś, wiesz, miejsca, gdzie oni tam są i już rozmawiasz z menadżerami, tak? I ten sposób, tak się zdobywa pracę w USA, tak? No więc ja oczywiście chciałem, JPL było na liście, tam ja byłem w Michiganie, University of Michigan, to jest w Ann Arbor, w stanie Michigan. No i zamówiłem tych 11 tych wywiadów o pracę, jednym był właśnie z JPL, a 10 było tam z Fordem, było z ludźmi z Alcoa, którzy robią wszystko z aluminium, były tam rzeczy, które, wiesz, budują rafinerię, był Chevron, Exxon i inne takie rzeczy, prawda? No ale naprawdę chciałem iść do JPL, prawda? Pracować nad programem kosmicznym. No tak, kto by nie chciał. Więc dostałem z tych 11 wywiadów o pracę, dostałem 10 ofert. A której nie dostałem? JPL. Więc wyśmiali się ze mnie, mówią, no pan skończy doktorat, porozmawiamy, prawda? Ale w związku z tym ja pojechałem do tych wszystkich o wywiad o pracę, przyjąłem to zaproszenie i pojechałem do wszystkich tych firm, gdzie były w Kalifornii. I rano miałem ten wywiad z tą firmą, która mnie zaprosiła i zapłaciła nam mój bilet lotniczy, żeby z Michigan do Kalifornii przelecieć. A po południu od razu wsiadałem w taksówkę i pędziłem do JPL, żeby tam ktoś ze mną rozmawiał, żeby dostać tą pracę, ale no, nikt nie był zainteresowany, no bo no, nie miałem doktoratu, u nas jest bardzo dużo ludzi, prawda? Jak nie masz nawet magisterium, no to ciężko jest rozmawiać. No i w końcu za ostatnim razem, jak tam pojechałem, już się prawie poddałem, to facet akurat, ten supervisor, który ze mną rozmawiał, akurat poprzedniego dnia dostał list z Washington DC, gdzie mu powiedzieli, proszę zbudować samochód elektryczny, używając technologii NASA. I ja nagle się pojawiam, a ja pracowałem u Forda, wiesz, tych wszystkich, bo Detroit jest blisko, no Michigan to jest przemysł pomóż mi. Oj, nawet nie wiem. Samochodowy. No samochodowy, proście. Więc tak. No więc wiesz, no i ja akurat to się darzyło, ja mnie się zapytał, co wiem o samochodach. Ja powiedziałem, no wszystko wiem. I dostałem pracę. I potem wszystko było łatwiej. Potem wieczorami chodziłem na magisterkę, co zabrało 5 lat, bo to było potworne. No tak. Potworna rzecz, nikomu tego nie życzę. No i właśnie tak zacząłem w NASA. No właśnie, wspomniałeś, że magisterka była trudna. To kolejne pytanie jest, jak patrzysz w przyszłość, co myślisz, że było dla ciebie największym wyzwaniem, podążając za tą karierą w NASA? A potem drugie pytanie, jakie było twoje największe wyzwanie, z jakim zetknąłeś się już pracując w NASA? No wiesz, no na początku to największym wyzwaniem to są dwa. Jeden to jest angielski, prawda? Dlatego, że jeżeli nie opanujesz angielskiego, to nigdy się nie aklimatyzujesz tak w 100%, wiesz? I jeżeli, wiesz, nie dojdzie twój angielski do momentu, kiedy możesz żartować, jakieś robić językowe dowcipy, no prawda? Tak, rozumiem. Także, wiesz, wtedy nie jesteś takim, wiesz, nie jesteś na takim luzie, nie jesteś w tym kraju, ten kraj sobie, wiesz, traktujesz, okej, jesteś tu dla pieniędzy, ale to nigdy nie jest naprawdę tak twój kraj, no wiesz, tak. Jeżeli nie opanujesz angielskiego. Także ten angielski, wiesz, ja zawsze się, wiesz, w każdej do tego momentu, jeżeli spotkam jakiekolwiek słowo, co nie znam, to od razu, wiesz, przechodzę do,
do słownika, patrzę różne znaczenia i tak dalej. No tak. To jest zawsze to wyzwanie. Drugie, no to jest, wiesz, jeżeli chodzi, no to są, to jest kultura amerykańska, która jest inna. I znowu się trzeba zaklimatyzować, bo jeżeli tego nie zrobisz, to znowu mówią tobie, oh, this Polish guy, tak? Tak. This Polish guy, nie jesteś naprawdę, wiesz, jednym jesteś ktoś przyjezdny, prawda? No tak. Więc żeby dojść tam, wiesz, na szczyt NASA, to jedno i drugie musi być. Więc ja się cały czas uczę jednego i drugiego, wiesz, tej kultury amerykańskiej, wiesz. Kultura polska, to mówię tutaj studentom zawsze, którzy tu przyjeżdżają do mnie, bo są genialni, wiedza genialna, wiesz, świetne prezentacje, byli studenci, wiesz, łaziki zrobili, plany na misję na Marsa, wiesz, genialni są studenci polscy, wiesz, wiedzę mają, inteligencję, angielski mają, ale nie ma, wiesz, takiego, wiesz, zaangażowania bezpośredniego, takiego, nie ma właśnie takiego luzu amerykańskiego, no prawda? Tak. Więc tego się, tej kultury się trzeba. Hey, how you doing? Hey! Exactly, yeah. Piotr? Piotr, how do you pronounce this? This is, how do you pronounce this name? Pito? Piotr? Can you teach me, please? Wiesz, tak? Trzeba, wiesz, jesteś od razu, wiesz, kultura jest tutaj taka, że podchodzi się do ludzi na ulicy i się mówi, oh, nice shirt, where did you get it? No wow, tak. Good haircut, you look good. Wiesz, nie znałeś faceta, tak? Trzeba być kompletnym ekstrawertykiem. Tak, i zwykle coś miłego się mówi, tak? I się uśmiecha do ludzi. A wiesz, a w Polsce, jakbym podszedł do kogoś na ulicy, powiedział, o, ładna koszula ludzie. A co pan? Skąd pan mnie zna? Oj tak. Tak? Niech pan się odpieprzy ode mnie. Wiesz, no więc to, jeżeli chodzi o wyzwania, to wiesz, właśnie żeby dojść, wiesz, do tego wysokiego management, to właśnie tak. No, trzeba się nauczyć i kultury i angielskiego i tych, wiesz, jak się w tym systemie poruszać. Bo wiesz, wiedzę Polacy mają, inteligencję no tak. mają, wszystko to mają, tylko że jest te małe rzeczy. Czyli wiesz, nawet taka mała rzecz jak po prostu takie rozmowy i nie wiem, to właśnie ta. Ekstrawertyczność może ci nawet zagwarantować pracę nieraz. O tak, tak no, jest. To jest niesamowite. Ta. Na przykład każdy z twoich telewidzów, na przykład jeżeli byłbyś w Ameryce, czy byłabyś w Ameryce, no to jeżeli już powinnaś mieć takie tak zwany elevator speech. Ty masz elevator speech? Wiesz, co to jest elevator speech? Wiem, co to jest elevator speech. Mówiłem nam, ale w naszym przypadku to się nazywa film pitch. To jest po prostu, musisz mieć swoje na przykład jedno zdanie, którym opiszesz swój film, swój pomysł na film. No niekoniecznie jedno zdanie, ale musisz mieć 20 sekund. Dokładnie. Tak, że jedziesz z facetem w Indzie z jakimś executive i masz 20 sekund, żeby sprzedać jakiś pomysł. Tak, albo siebie. Czyli wiesz, jak ja bym z administratorem NASA jechał, wiesz, w Indzie, no to muszę powiedzieć, hi, Mr. Brizentine. Oh, we have this great idea about helicopters landing on Mars, and we don't even land. We deploy the helicopters. They come out of the shell, and they start flying. And we could have hundreds of them. And they could prepare Mars for human landing. What do you think? Prawda? Tak. Więc super. Mówię twoim wszystkim telewidzom, że jak macie przyjechać do Stanów, to musicie mieć 20 sekund. Twojego pomysłu, z czym byś chciał wejść tam, w czym ta osoba może ci pomóc, tak? Tak. Okej, okay, kolejne pytanie. Gdyby pan mógł, jaką radę dałby pan młodszemu sobie, kiedy pan zaczynał? Więc po pierwsze bym uczył się w szkole na zrozumienie tematu, a nie na stopnie, tak? No tak. Bo wiele razy się uczyłem tak, no i to chyba wszyscy robią, no nie wszyscy, są może mądrzy jacyś ludzie, ale dużo osób tak robi, że no prawda, przygotuję się, żeby dostać tą piątkę, przygotowywałem się, a dwa dni później już nic nie pamiętałem. To jest coś takiego, dlatego że potem to robi różnicę, czy zrozumiałeś co, czy nie. Jesteś na zebraniu, jest 20 mądrych ludzi i jest pytanie, okej, statek wylądował i tak było z rozetą na komecie, tak? Statek wylądował i się odbił. Jak daleko może polecieć?
No i trzeba to jedno mniej więcej wiedzieć, jakie to jest równanie, co tam w nie wchodzi, tak? No, tak. A nie, bo tak to nie zapamiętam. Pamiętasz, że dostałeś piątkę na egzaminie? Od czego to zależy? Aha, conservation of momentum, czyli to jest, masa razy prędkość, tak? I jak to wiesz, to szybko będziesz wiedział, on się odbił i jest taka sytuacja, no to jeszcze spadnie może tam za pół godziny. Wszyscy na ciebie patrzą, he's smart. Więc to bym sobie powiedział, ucz się i ucz się wszystkich rzeczy, nie tylko tych, które cię interesują. Bo jakbym, ja na przykład nie lubiłem biologii, a teraz musiałem zrobić tak zwane biomimetics, czyli naśladowanie natury w konstrukcjach statków kosmicznych. Nic o tym nie wiedziałem, prawda? Także te dwie rzeczy. Nie, wiadomo, nie ucz się na stopnie, tylko się ucz na wiedzę i z zainteresowaniem podchodź do wszystkich przedmiotów. Super. Którą z misji albo po prostu którą rzecz w pana karierze uważa pan za największe osiągnięcie? Więc bardzo mi się podobała kiedyś moja pierwsza misja, bo to była moja pierwsza misja kierownicza. Tak? Także to mi się podobało z tego powodu i pamiętam to, dlatego że miałem bardzo dużo stresu, no bo pierwszy raz ludzie patrzyli się na mnie i czekali na decyzję, prawda? A ja nie byłem mądrzejszy od nich, ale byłem w tej pozycji, gdzie ja muszę to podejmować decyzję. I to była, budowaliśmy nadmuchiwaną antenę, którą żeśmy wysłali na orbitę ziemską. A dlatego to było też fascynujące, dlatego że ta antena, obliczyliśmy, że na przykład, żeby zrobić zdjęcie jakiejś planety extrasolar, ja nie wiem, exosolar się po polsku nazywa, czyli planety krążącej wokół innej gwiazdy, no to potrzebujemy mieć, prawda, antenę, czyli teleskop wielkości może Stadionu Narodowego, tak? Oh, wow. Bardzo ciężko to jest zbudować ze stali, wnieść na orbitę i ze szkła, prawda? Także wpadliśmy na pomysł, żeby to zrobić nadmuchiwane, z cieniutkiej folii. No i te kłopoty, które tam były, inny rodzaj myślenia, który przy tym przychodzi, prawda? To było fascynujące. Codziennie żeśmy, bo to była coś tak nowego, tak nowa technologia, prawda? Że byliśmy, no zżerało tą całą drużynę to, prawda? A jeszcze do tego się patrzyli na mnie, żeby podjął decyzję o tym, w którym kierunku. Także to było fascynujące. Przy jakich jeszcze innych misjach pracowałeś w takim razie? Możesz wymienić na szybko, jakie były ich cele i nazwy tych misji? No, pracowałem nad wieloma tak zwanymi misjami flagowymi. To był Ulysses, który leciał, wiesz, robił zdjęcia Słońca z biegunów. To była z Agencją Europejską misja. Byłem na Galileo, który poleciał na Jowisz. Byłem na Cassini, który poleciał na Saturn. Byłem na misji Rosetta, która wylądowała na komecie. Byłem chyba na 15 różnych misjach, także byłem też, uczestniczyłem w lądowaniu Merów, czyli to było Spirit i Opportunity, tam miałem jakąś działkę na nich, także 15 chyba misji było, z czego kierowałem 5. Okej. Wspomniałeś wcześniej o tym elevator speech i o tym, że możesz kiedyś spotkać administratora NASA, ale pytanie jest, czy kiedyś spotkałeś administratora NASA? I dla widzów, którzy nie wiedzą, administrator to jest osoba, która jest szefem całego NASA praktycznie, tak? Tak, no. Tak. No więc spotykałem go co rok, dlatego że prowadziłem kilka takich programów wysokiej rangi i musiałem, w USA jest tak, ja nie wiem jak jest w Polsce w rządzie, ale w styczniu wychodzi prezydent i robi tak zwany State of the Union, co się dzieje w kraju, mówi. Co się wydarzyło, jakie są problemy, jak on to rozwiąże, tak? I my co roku mamy, prawda, w Washington DC, w głównej kwaterze NASA, mamy tak zwany State of the Universe, gdzie wszyscy przychodzą z różnych centrów i mówią, jakie były problemy, jakie rozwiązali i co się stanie w przyszłym roku. No więc ja musiałem takie właśnie zdawać sprawozdania co roku o swoich programach. Super. I to jest, mówię ci, dużo z tego się trzeba nauczyć. Super, wiesz, pressure, wiesz, stres. Oj, tak. Wiesz, mój boss mi mówił, nie przygotowuje się przezroczy na to, tylko się je kształci. Wiesz, żeby była esencja jak najszybciej przekazana i jak najlepiej. Dużo się z tego nauczyłem. Super.
W takim razie, czy praca w NASA jest pracą ciężką? Jak wygląda pana typowy dzień w pracy? Czy generalnie jest to po prostu wykańczające, czy niekoniecznie? No, jest wykańczające czasami, szczególnie wiesz, są różne rodzaje prac w NASA, prawda? Mhm. Są tak zwane flight projects, czyli projekty budowania statków kosmicznych. One są wykańczające z tego powodu, że na przykład jak zobaczycie lądowanie Curiosity czy Perseverance, to jest tak zwane, my to nazywamy 7 minutes of terror, mhm. tak? Że jak się wpada w atmosferę, to przez 7 jest duża jonizacja powietrza i przez 7 minut nie wiemy, czy to się spaliło, czy to uderzyło już w powierzchnię Marsa. A nad tym się pracowałeś może 7 lat, mm-hmm. tak? Czyli w 7 minut nie wiesz, co. Także dlatego wszyscy się, jak jest lądowanie, się powiedzie, wszyscy się całują, obejmują, prawda? Bo to jest, wiesz, no tak. Taki stres ogromny niesamowity. Stres. Jest stres decyzji, dlatego że to musi działać. Wiesz, jeżeli jesteś kierownikiem misji za $500 milionów mm-hmm. i złą jakąś decyzję o jakimś jednym oporniku podjąłeś, no to jest, wiesz, nie śpisz w nocy, mm-hmm. prawda? To są te stresy. Są też stresy, bo są konkursy na najlepszą misję w przyszłości. Czy ja wygram, czy co on robi, czy dobrą decyzję. Także wiesz, te decyzje, podejmowanie tych decyzji mm-hmm. i wiara w to, że to są dobre decyzje, to jest bardzo stresujące. Ale jest fascynujące, no prawda? Tak, wiadomo. Także jakby się zapytał, wiesz, piłkarzy w reprezentacji Polski, czy to jest stresujące? Oczywiście. Ale they love it, mm-hmm. tak? You love it, wiesz, jest fascynujące codziennie. No tak. Przeszukałem trochę internet i znalazłem na stronie NASA poświęconej panu cytat, który bardzo mi się spodobał od pana. Czy w ogóle pan, jeśli wie pan, o który cytat chodzi? Nie mam pojęcia. Głównie o tym, że trzeba się właśnie otaczać ludźmi, którzy wiedzą, co robią. To właśnie, przynajmniej to pamiętam z tego cytatu. No i tak, bo dlatego, że w tej chwili nie możesz nic zrobić samemu, mm-hmm. tak? Nagrody Nobla są nawet przyznawane, prawda? Chyba nie wiem, kiedy była ostatnia w fizyce, która była dla jednej osoby, są zawsze trzy mm-hmm. czy cztery, trzy, przepraszam, nie cztery. Ale więc i z drugiej strony to jeszcze, no nawet teraz w Caltech, tutaj jest California Institute of Technology, który mm-hmm. jest połączony z JPL, prawda? Studentom nawet pierwszego roku nie dają żadnej pracy domowej indywidualnie. Wszystko mm-hmm. jest w grupach. Wszystko grupowe. Tak, żeby się uczyć, mm-hmm. bo teraz już, no wiesz, no, nauka podskoczyła tak, no że tak. No, sam nie jesteś w stanie mm-hmm. tego opanować. Dlatego na przykład wyślemy 4 osoby na Marsa, mm-hmm. bo nie możemy, wiesz, w jeden mózg pakować chirurga, dentysty, inżyniera, programisty no tak. i geologa, prawda, mm-hmm. i tak dalej. Też co mi właśnie ten cytat przypomniał, to co zazwyczaj Elon Musk opowiada, bo on był człowiekiem, który nie zna się na rakietach, tak. a jednak wszystko osiągnął tylko tak. i wyłącznie znajdując tych tak, ludzi, tak. którzy wiedzą, co robią i po tak prostu jest. Z nich współpracując. Tak jest. Jako że branża filmowa jest mi o wiele bliższa niż branża kosmiczna, to pogadajmy chwilę o filmach. Czy lubi pan oglądać filmy o kosmosie? A jeśli tak, to jakie są pana ulubionymi? Więc niespecjalnie lubię oglądać filmy o kosmosie, dlatego że bardzo przepraszam, ale od razu staram się wychwycić problemy. A no właśnie, tak? To było moje kolejne pytanie. Czy oglądając po prostu pan patrzy i myśli, o to zrobili źle, o to jest kompletnie niezgodne z fizyką. No i wiesz, i potem już nie mogę się pogodzić z tym i gdzieś mi tam akcja ucieka, jak na przykład, wiesz, Matt Damon odgrzebuje Pathfinder. Aha. I patrzy się, tutaj jest czerwony guzik i włącza czerwony guzik palcem. No po co miałby być guzik, który nie można mieć palcami włączyć? On jest na Marsie, tam nikt nie będzie potrzebował guzika, prawda? Mm-hmm. No coś takiego, czy wiesz, robi sobie namiot, z czego on tam robi, z jakiejś folii, prawda? No tak. No ty potrzebujesz atmosferę, a na zewnątrz jest 1/100 atmosfery, tak? Mm-hmm. Także ten namiot by zrobił coś takiego, wiesz? I nagle sobie myślę o tym, no i wiesz, chociaż wiesz, często ludzie, właśnie nawet Matt Damon, mm-hmm. prawda, był u nas, często przyjeżdża tak. do nas. Żeby zrobić taką konsultację? Nie, on nawet, wiesz, on przychodzi, siada na moim zebraniu na przykład mm-hmm. i po prostu siedzi i ogląda, aha, jak ludzie rozmawiają, jak się zachowują, rozumiem. Wiesz, żeby to zrobić realistycznie. Mm-hmm. Ja byłem, nie wiem, może widziałeś kiedyś taki film Armageddon z Bruce'em tak, Willisem? Tak, pamiętam. To ja byłem konsultantem dla tego, aha, filmu z ramienia, wow, NASA, tak?
I co jest, wiesz, strasznie denerwujące, że jesteś konsultantem i mówisz takiemu panu jak ty, wiesz, reżyserowi, mówisz, wiesz, wkurzenie bomby atomowej w zbliżającą się asteroidę, to wiesz co to jest? To jest najgłupsza rzecz, którą możesz zrobić, bo to jest, bo mówię tak, czy wolałbyś, żeby ktoś na ciebie rzucił piłkę, żeby się uchylić? Aha. Czy wolałbyś, żeby 1000 pocisków na ciebie leciało? Prawda? Tak. 1000 pocisków to jest zakłada ziemi stuprocentowa, tak? Mhm. No więc im zbudowałem, nawet w 7 minucie tego filmu możesz zobaczyć, jest żagiel kosmiczny, który im proponuje, żeby... Aha. No ale tylko się roześmieli z tego, no i Bruce Willis, wiesz, włożył bombę atomową. No tak, właśnie film Armageddon, z tego co patrzyłem, jest jednym z takich najbardziej krytykowanych pod tym względem filmów, że jest kompletnie niezgodny. Tak. No więc, wiesz, dlatego troszeczkę, no to filmy są fajne, no wiesz, ale no to mnie przeszkadza, wiesz, no te techniczne, tak jestem przyzwyczajony do patrzenia się, szukania błędów, problemów, no tak. Że to jest, no ja rozumiem, że to jest, wiesz, Hollywood i musi być Hollywood, prawda? Z tego co słyszałem, chyba największym takim okłamaniem, które pojawia się w filmach o kosmosie, to jest to, że cokolwiek tam słychać, bo w kosmosie podobno nie ma dźwięku, nie ma fal dźwiękowych, tak? Więc jest, wszystkie te filmy, czy Gwiezdne Wojny, czy gdzieś, gdzie statki latają i wybuchają i to wszystko słychać, to nie dałoby się w rzeczywistości. Ale wiesz, co mi się bardzo podobało, bo byłem komentatorem dla tego przedostatniej misji SpaceX prywatnej, prawda? Tak. Do International Space Station, tak? I ja właśnie, tak ci mówiłem, kiedyś trenowałem astronautów, prawda? Że, no i zawsze było to samo. Jak oni odpalali guzik, wiesz, do odpalenia tego guzika, to oni, wiesz, trenowali w Houston, ja tam jeździłem, pokazywałem im, jak kiedy, w którym momencie odpalić, coś tam. To zawsze jak się to, wiesz, trenuje się to na ziemi, robi się te ćwiczenia, no to zawsze jest huk niesamowity, bo to jest odpalanie, tam jest malutka troszeczkę dynamitu w takich, wiesz, trzech śrubach, no prawda? Tak. I to się rozpryskuje i sprężyna wyrzuca ten statek na orbitę, tak? I to jest niesamowity huk. I oni to robili 100 razy i zawsze jest niesamowity huk. Czy jak się, wiesz, jak się odpala małe rakietki, żeby kontrolować pozycję statku kosmicznego, tak. to wiesz, na Ziemi jest to prawda? A potem oni lecą w przestrzeń kosmiczną i jak to robią, to pierwsza słyszy się ciągle: shit, it didn't work! Bo są przyzwyczajeni do, wiesz, do usłyszenia nie tego. Nie słyszę tego. Oh shit, it didn't work! Dlatego kasujemy czasami, wiesz, to co mówią. No tak. A co zrobiło SpaceX? Bardzo podziwiam tych software engineers, bo jak przyciskasz guzik i dyszka ma wystrzelić, to robią sztuczny dźwięk. Komputer robi. Żeby nie było tego. Super. Trochę jak w Teslach mają dźwięk silnika, na przykład, jak ludzie chcą. Super. Okej. To wszystko, jeśli chodzi o pytania w tej części wywiadu moje, ale teraz przejdźmy do pytań od moich widzów, które zadałem moim widzom pytanie na Instagramie, o co mogę spytać osobę pracującą w NASA, i wysłaliście mi aż 124 pytania. Także oczywiście starałem się je zmniejszyć, mam ich o wiele mniej. To ja szybko odpowiem. Yes, no, 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 yes, yes, no. Okej, okay, także zacznijmy kilka pytań od widzów. Jakie jest jedno wydarzenie z pana życia, które pana ukształtowało, które sprawiło, że jest pan, kim pan jest w tym momencie? No nie wiem, kim jestem, no żyję. Coś, co zmieniło może pana percepcję świata, coś, co, no nie wiem, coś, co naprawdę wpłynęło na... Wiesz, nawet to są rzeczy, których człowiek się nie zdaje sprawy, jak się kształtuje ci mózg, czy charakter, czy zainteresowania. Ja dlatego na przykład chodzę do szkół, zawsze jak jestem w Polsce, chodzę do szkół, rozmawiam z dziećmi, z młodzieżą. Teraz napisałem książkę Kosmiczne wyzwania, zresztą wyjdzie tam w lutym, super. Też dla młodych ludzi. Dlatego, że nie wiadomo, w którym momencie ktoś coś zaskoczy do czegoś. Wszyscy mówią, aha, tam lądowanie na Księżycu, ale to nie musi być to. Prawda? No tak. Zobaczyłeś jakiś łazik, zobaczyłeś samochód elektryczny. W którym momencie zdecydowałeś, że coś chciałbyś takiego zbudować, czy rakietę zbudować, prawda? Więc, co na mnie wpłynęło, no to wiesz, no,
Księga trzecia była o kosmosie ojca, mm-hmm. prawda? Były karbuloty, lunaszki i pomagałem ojcu, wiesz, z pomysłami. Mm-hmm. Nie wiadomo, czy w tym momencie zaskoczyłem, czy trochę później. Patrzyłem się na wikingi lądujące. Potem z tym facetem zresztą, który prowadził wikingi, mm-hmm. spotkałem go, było fascynujące. Także te rzeczy, nie wiadomo, co tam, w którym momencie zaskoczysz na to, mm-hmm. na to zainteresowanie twoje. Okej. Okay. Na to pytanie nie musi pan odpowiadać, ale jedna osoba spytała, ile zarabia się... To ja chciałbym, żeby mój adwokat odpowiedział na to pytanie. Jedna osoba spytała, ile zarabia się w NASA. No więc tak, więc to nie ma żadnego tutaj jakichś sekretów, prawda? Mhm. Więc jeżeli zaczynasz w NASA, to jesteś powiedzmy inżynierem, mhm. tak? To też zależy, w jakiej jesteś dyscyplinie. Jeżeli jesteś inżynierem chemikiem, no to możesz zastartować może od 70 tysięcy dolarów rocznie, mhm. tak? Jeżeli uczyłeś się dużo o artificial intelligence, no to możesz zacząć od 100, mhm. prawda? To jest ta działka. Potem no, dyrektor JPL pewnie zarabia jakieś 400 tysięcy, no i od tego idziemy w dół na management i na inżynierów, ekspertów. Mhm. Pewnie jakaś przeciętna zarobku w JPL-u jest może, wiem, 120, mm-hmm. 30 tysięcy na rok, coś takiego. Okej. Okay. Czy obcokrajowcy mogą pracować w NASA? Jeśli tak, jak duże jest zróżnicowanie kulturowe i rasowe w NASA? Tak, no więc ja namawiam wszystkich Polaków, żeby zgłaszali się. Jest taki mm-hmm. program na dla postdocs, dla doktorantów, dla postdoktorantów, tylko że nie wiem, dlaczego Polacy się w ogóle na to nie zgłaszają. Wszyscy Francuzi i Hindusi się zgłaszają mm-hmm. na to. Mam bardzo dużo Francuzów, trochę Niemców, ale nigdy nie ma Polaków. Nie mm-hmm. wiem dlaczego. No ale jest te kultury. My bardzo zwracamy uwagę na to, żeby były różne kultury, żeby było dużo kobiet. W tej chwili jest 23% kobiet w NASA. Chcemy, żeby było 50%. Mm-hmm. Dlatego, że my już mówimy, że everything that's been easy has been done. Mm-hmm. Now it's hard, you have to do hard things, and for hard things you need creativity. Więc musi być, wiesz, ta wymiana kulturowa, umysłowa, mm-hmm. różnych dziedzin, płci mm-hmm. i narodowości, żeby wycisnąć tą największą kreatywność z ludzi. Okej. Okay. Jakie są pana ulubione książki o astronomii? Może kilka jakichś ulubionych. Nie, no na przykład teraz czytałem książkę Grzegorza Brony, który był kilka lat temu prezesem Polsy w Polsce. Mhm. Człowiek, istota kosmiczna, bardzo fajna książka. Nawet zresztą czytam w tej chwili książkę Od NASA do Lasa, którą napisał właśnie też facet, który pracował w NASA, tylko że mm-hmm. pracował nad antenami, on był taki heavy duty engineer, tylko antenami się zajmował, ale bardzo ciekawe rzeczy pisze. Ktoś mnie to właśnie, Adam Dąbrowski z Politechniki Gdańskiej napisał mi, a tam jest jednak kartka o tobie, jak on mm-hmm. z tobą rozmawiał, więc kupiłem książkę, żeby zobaczyć, co ja tam, jakie głupoty mu powiedziałem, on potem napisał to w książce. Mm-hmm. No i oczywiście, jak byłem mały, to pasjonowałem się książkami Lema. Mm-hmm. Właśnie kolejne pytanie, jedna osoba zadała, czy zna pan twórczość Stanisława Lema? Tak, jak najbardziej. No mój, no wiesz, na tym się wychowałem. Pytałeś mm-hmm. się, w jaki sposób może zainteresowałem się tym. Lema czytałem ciągle. Mm-hmm. I zresztą do tej pory mm-hmm. ja wyszukuję jego książki. Jakie jest prawdopodobieństwo katastrofy rakiety przy starcie? To zależy. Dlatego, że my mamy różne... Dlatego, że można wszystko zrobić, żeby działało w 99,99%, mhm. tak? Będziesz miał tak zwane triple redundancy, potrójne systemy, jak jeden nawali, to drugi się włącza, to potem trzeci się włącza mhm. i dochodzi się do tych dziewiątek, mhm. tak? I jak się taką misję zbuduje, to okazuje się, że ona kosztuje 2-3 miliardy dolarów. To jest wszystko kwestia pieniędzy, mhm. tak? Twój samochód, którym tutaj dojechałeś, też można zabezpieczyć tak, że mhm. nawet jak cię ktoś uderzy, to przeżyjesz, mhm. tak? Ale jakby wyglądał, jak czołg, prawda? No tak. Ale można zbudować i będzie kosztował ile? 500 000
prawda, dolarów, tam. No tak. Wiesz, no. Wszystko można zrobić, jest kwestia pieniędzy, tak? Wtedy zbudujesz jedną misję, a nie 10. Więc to zależy od strategii, prawda? Możesz zbudować jedną misję, która będzie 9,9%, albo możliwe, ona kosztować będzie miliard dolarów, albo budujesz 10 misji ze 100 milionów, tak? I podejmujesz tą decyzję, że dwie mogą, wiesz, zanurkować w oceanie, prawda? No tak. To jest wszystko i mamy te klasyfikacje A, B, C, D i w zależności od tego albo mamy, wiesz, single point failure, albo, także wiesz, to jest wszystko kwestia strategii. Ale te misje tak właśnie, wiesz, są od, powiedzmy, od NASA nic nie buduje, co by miało poniżej, no powiedzmy, NASA jest przyzwyczajona do wszystko od 90%, tam do 99%, żeby działało. Okej, okay, rozumiem. Ostatnie pytanie. Jak to jest być w pewnym sensie współtwórcą historii? Jako pracownik NASA, jako. Bardzo ciekawe, że coś takiego mówisz. Wiesz, dla nas to jest jak. Dla mnie to jest praca po prostu, prawda? Ja nie myślę o historii, ale czasami sobie człowiek zdaje z tego sprawę. Aha, ja podjąłem tą decyzję i dzięki temu to wylądowało tutaj. I to jest bardzo ciekawe. W tej chwili na przykład 18 lutego ląduje helikopter na Marsie, tak? Razem z Perseverance, tak? Tak. Ja mam zadanie w tej chwili, żeby opracować następną misję helikopterów, tak? No to jest robienie jakiejś tam historii, prawda? Czy myślimy o zbudowaniu nawet małych misji i to są misje, nawet chcemy te misje z Polską zrobić, z polskimi firmami. Także to też jest historyczna rzecz, prawda? Rozmawiamy z różnymi ministerstwami tam, żeby... Bo ja bardzo bym chciał, najbardziej bym chciał, żeby ludzie, żeby nie był ciekawym człowiekiem, żeby NASA była jeszcze ciekawsza w Polsce, czyli Polsa, czy wiesz, program kosmiczny, żeby był świetny program w Polsce, żeby wszyscy ci mądrzy ludzie w Polsce byli świetnie płaceni i żeby nikt nie chciał tutaj przyjechać. To by była najwspanialsza rzecz. Super. Okej, okay, a więc na tym kończymy ten odcinek, ale ogółem, ponieważ ten wywiad jest dosyć obszerny, zdecydowałem się go podzielić na 3 oddzielne odcinki, a więc drugiej części możecie spodziewać się już niedługo. Natomiast ja tradycyjnie dziękuję moim patronom, dziękuję oczywiście Arturowi. A będziemy mieli odcinek, gdzie ja cię trenuję, żebyś poleciał jako astronauta. Jasne, możemy, na Marsa. Pierwszy człowiek na Marsie. Piotrek, proszę bardzo, zobaczycie jego trening w ostatnim odcinku. Również w kolejnym odcinku będą właśnie pytania na temat NASA samego w sobie, na temat właśnie astronautów, treningu astronautów, lotów na Księżyc oraz innych tego typu rzeczy. Także tradycyjnie dziękuję moim patronom. Dzięki wam właśnie takie rzeczy stają się możliwe, takie wywiady stają się możliwe, także dziękuję serdecznie i koniecznie dajcie suba, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. Do zobaczenia. O nie, tak. 'Kiedy wylądujemy na Księżycu. Ile kosztowałby bilet na Marsa? Czym jest łazik Perseverance, który w tym momencie leci na Marsa? Chcemy szukać życia, to życie jest ciągle możliwe na Marsie. Kochani, chcecie być astronautą? Forget it! Trening astronautów jest potwornie nudny. Wcześniej czy później coś w nas uderzy, tak? W Ziemię.